ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast. Call me a shooting star. Let them know you are. Huh. Flying up in a bar. Huh. Wish on a star. Huh. Time to show them who's in charge. Call me a shooting star. Mad, I swear they're rooting hard. Tell them I'd be big in a game like she went and got them breast implants. I said I'm moving too fast, didn't even get a glance. I'm ready to eat up track like I'm seated in a restaurant. If you had swag like mine, you know it's best to flaunt. We aren't hating because you aren't shining like it's neon, rock like kings like Leon. Shooting stars across the galaxy. I stand out, so don't be mad at me. I'm with my strategy. When that's enough, then I'll just have to leave. Shooting stars across the galaxy. Stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast. Call me a shooting star. Let them know you are. Huh. Flying up in a bar. Huh. Wish on a star. Huh. Time to show them who's in charge. Call me a shooting star.
too far. Kolejny dzień przed nami rozbierania, właściwie tylko rozbierania, trochę czyszczenia przy okazji, także troszeczkę tutaj już benzynką, że tak powiem, to potraktowałem, więc to za każdym razem lepiej puszcza, jak sobie tak trochę postoi, namoknie, nasiąknie, rozmoknie troszeczkę i co? Zbliżam się powoli do postawienia go na koła, w sensie na koła, na pustaki, gdyż chcę odkręcić botniki, a żeby to zrobić, no to mamy tu śruby i po drugiej stronie też są takie śruby i żeby się również dostać do puszki, w którą wchodzą te przewody, bo tam jest z tego co kojarzę taka puszka, więc to wszystko dobrze by było jednak rozkręcić, zanim odkręcimy botniki. Także konieczność jest postawienia tego sprzętu na pustaki, z tym, że jak tutaj robiłem, odkręcałem chodnicę, no nie mogłem się tu dostać kluczem nasadowym, więc uniosłem go troszeczkę w górę na podnośniku, no i okazało się, że ta przednia oś tak sobie po prostu majda, nie? Jak to się podniosło, buja się, stąd też jak ściągnę koła z tyłu, no to może mi się ciągnik, kurczę, nawet przewrócić. No, także muszę wziąć tutaj, podłożyć coś bardzo szerokiego, myślę, że to będzie po prostu taka decha gruba i zaprzeć go, że tak powiem, na większej powierzchni, żeby on się nie przewrócił mi na którąś z tej strony. No, najpierw wyczyszczę tam chyba od dołu. Oczywiście, bo tam jest mnóstwo tego wszystkiego i widać, a zaświecimy sobie światełko, może coś będzie lepiej widać. Dzisiaj słonko, to światło niewiele zmienia, widzę. No ale od góry coś tam zawsze będzie lepiej. W każdym razie no pełno jest, uklejony jest cały. No, mógłbym to jakąś tam myjką najpierw wcześniej wymyć, ale nie wiem, czy tam jakakolwiek myjka wydała radę z dostępem jeszcze tam. Bo wiecie, to były te wieszaki i tak dalej, to wszystko. Także no nie wiem, czy by to umył nawet. Na pewno lepiej by było, ale nie mam myjki. Zabrać za robotę się trzeba było, więc... No i co? Jak już się tutaj dostaniemy, koła będą osobno, będzie można je sobie na spokojnie pomalować i oczywiście to wszystko się wyczyści porządnie i przemyje, odsuszy, wysuszy i będzie można coś tam malnąć chyba, nie? No, tak to wygląda wszystko. Mamy taki etap prac. Tak, ogólnie traktor wygląda z zewnątrz duży, ale jak się go rozwierze, no to wiele z niego nie zostaje, jak widzicie. Właściwie to tylko taki korpus zostanie, jak tylko odkręcę koła, to zostanie taki korpus. Zastanawiam się też, czy nie odkręcić właśnie tej przedniej osi. Tutaj widzę, są śruby, bo bym po prostu porządnie to wszystko tam wyczyścił. A tak to się babram, a i tak tego dobrze nie zrobię. No, ale no też trzeba byłoby go wtedy właśnie ustawić na pustakach gdzieś tutaj. No, pomyśleć to dobrze, ustawić i wtedy porządnie tam wyczyszczę przez siódko, bo jak widzicie, jeszcze tam jest dużo sychu. No, to by mi pozwoliło też tutaj wszystko porządnie wyczyścić. No, zastanawiam się, zobaczymy. Dobra, to jeszcze pokażę, jak to wszystko wygląda. No już zająłem calutki regał, brakuje mi tu miejsca, zaraz wyniosę te skrzynki. No, wszystko jest podpisane, to jest do obciążników z przodu, ale wiem, że też śruby coś takie, jedna inna, druga inna, no chyba, że tak ma być. No tu od kabiny, no ale od kabiny śruby widzicie, w jakim stanie są, przecież nie założę takich śrub. I tak trzeba będzie co nieco kupować.
pokupować nowych śrub. O. No, tutaj jest, to są te, po prostu te. Tu jest prądnica, uchwyty. No wszystko co związane z prądnicą, co mi się tam udało, że tak powiem, odkręcić, śruby. Tutaj siedzenie, tu jest pompka i ten układ zasilający paliwa. Odpowietrznik, a że koło niego był klakson, no to też tutaj jest bak i śrubki od baku i od skrzyni pod bakiem. Tam jest sprężarka. No wszystko jest podzielone, podpisane. Tutaj prawy drążek, lewy drążek, lewe zawiesie, prawe zawiesie, także wszystko jest tutaj podpisywane, żebym się poradził sobie z tym ze złożeniem, nie? Wszystko jest posegregowane, jak widzicie, czy jak cokolwiek było, to wszystko jest w komplecie. No, żeby się tu nie pogubić, no ale miejsce muszę sobie jeszcze zrobić troszeczkę. Nie wygląda to tragicznie, jak tylko się tu powyrzucam trochę rzeczy, to będzie luks. No, tym bardziej, że już praktycznie jest w dużej mierze rozebrany. Chyba myślę, że gdzieś w 70% to jeszcze zostały te błotniki, no i tą przednią łoź. No i praktycznie można powiedzieć, że traktor rozebrany. Rozebrany wewnątrz, o. Dla tych bardzo dokładnych. W kwestii tego, co się dzieje.